tak. Dobry. Dzień dobry! Witamy was na kanale Konserwa Turystyczna w pierwszym vlogu, gdzie znajdujemy się w skalnym mieście. W Adersparku. Obok teplicki na Mestic. No, w sensie stwierdziliśmy, że w tą piękną majówkę pojedziemy sobie do skalnego miasta. Ty, a ty patrz tu. Wiem. Nie, wcale nie pada deszcz. Jest bardzo ładnie. Ale żartuję. Ale nie wiem, czy to było tego warte, bo pociąg był tak zajebany jak... A może przeklinać? Nie przeklinamy. A, no dobra. No i no to się wzięło. Babciu, zrób mi kanapkę. Co? Kurwa, znów z tym pasztetem. Ja ci dole dam. Poczekaj. Babciu, to jest zajebiste. Tady zady. Czemu mnie tak zrozumiałeś? To jest zajebiste. No właśnie. Pasztet zajebisty. Pierdolę. Ogólnie... To jest twój kanał, że tak się spędzasz? No, ogólnie kursują teraz pociągi z Wrocławia do Adersparku właśnie, kadeki, które się psują i psują im się hamulce rzekomo, a tak naprawdę to jadą jakąś inną trasą. Ale nieważne. Pamiętajcie, że lepiej kupić sobie bilety online, ponieważ macie je taniej i zdecydowanie szybciej i nie musicie stać w kolejce. A jak wybieracie się samochodem, to musicie sobie wykupić bilecik parkingowy. Też online to można zrobić i wtedy macie na pewno miejsce gwarantowane i wejdziecie bez problemu. Tak jest. A jeżeli chcecie się wybrać ze swoim bilem, to musicie zapłacić 50 koron. O, tu. Nie byłaś tu? W tym przejściu? To jest dla tych wózków. Ej, trochę się boję. Ja się trochę cykam. To jest takie echo. Odwrotnie, no, moją mamę zatem. Ja w Płotorze. No jakie to spuszczałam, to widzisz? Jak ludzie przechodzą. To na spółkę, patrz i nie przechodzą. Nie, ja chyba nie dam rady. Kochanie, musisz, ja jeszcze nie. Dawaj, serio, jak już wejdziesz. Wejdziesz, to jest okej. Okay. Chodź. Chodź, zaufaj. Kochanie, dawaj. Płotor, bo się nie mogę spuszczać. Dawaj, dasz radę. Misi, to jest misia dziura w ogóle. Tu masz napis. O, ja nie wiedziałam, że to masz klaustrofobię. Misi dira. Misi dira. Misi dira. Wkładek i schodów turystycznych w 1839 roku z inicjatywy Lidwika Kaela Nachdernego. Tu znajdowało się początkowo wejście do skalnego miasta. Skały znajdujące się przed bramą nazywano słynnym przedmieściem, skalnym przedmieściem. Wąwozy prowadzą przez plac Słoni do Zęba Czarciego, do Zęba Czarciego mostu i wieży Eliski. Eliszki. Pokaż teraz bramę, ale jest ładna. Nie ja, brama. Brama, ale ja mam nagraną już bramę, spokojnie. Skalnego miasta w miejscu o charakterystycznym mikroklimacie inwersyjnych jarów występują tu gatunki, które zazwyczaj rosną co najmniej o 200 metrów wyżej nad poziomem morza. Ciekawe. Znaczy nie, w sumie to trochę nie. Skąd wzięła się nazwa Plac Słoni? Warto uruchomić fantazję i rozejrzeć się dookoła, by z łatwością dostrzec kilka dużych słoni i małych słoniątek. A to akurat prawda, ale trzeba je zobaczyć tak na żywo, żeby dostrzec te słonie. Widzisz nad tą skałą, tu nisko. Nie ma dywanów, nic nie przyznam wam o dywanach, bo nie ma dywanów. Ten wyższy. Widzisz ten na samej górze? Tak. No. Ten taki wystający, to jak dywan trochę. No. Misia dziura, echo. Nie, nie ma. Nie ma nic o dywanach? Nie. Dienstag chyba to był wtorek? Juni to był czerwiec. Tak, dokładnie 23 czerwca. Tylko że Niemcy są dziwni i pisze się u nich jeszcze dzień, nie? Tak jakbyście pisali sobota, 30 kwietnia 2022 roku. Takie trochę nielogiczne. Czarci most. Prawda, to mam na pewno. No mam! Jest takie czerwone ręce. A no nagrywaj, teraz na sekundę. Czarci most. Stoi na lewo i ma sklepienie na wysokości 21 metrów. Czarci most to drugi co do wielkości naturalny most skalny w Czechach. Niestety nie wiem, co jest pierwszym.
Może być Karola. Tam? Ale to... Ja wiem, czy Karol był diabeł. Tam. Tam jest. Chociaż tak półprofesjonalnie. Ja mówię i w trakcie by się pokazało ten czarny, ten tak. Czarci mosto. Przestaje mnie nagrać. O tam. Tak, można tak było zrobić eleganckim montażem, a Mariola od razu ma coś tak kręcić. No. No. Weź jeszcze ten ząb nagrać. No to dawaj. No to... Czekaj. Muszę zebrać myśli. A, no to fajne jest to, że możecie tutaj przyjechać w ogóle i samemu sobie zwiedzać, chodzić. Macie nieograniczony czas na trasie. Plus to, że jakby nie ma żadnego przewodnika, nie jesteście w żadnej grupie. Ale jak chcecie, to możecie. Nie, nie można. Można. Nie można. Można. Jak przyjeżdżasz z grupą zorganizowaną. No, tak, ale, wracając, chodzi o to, że po prostu macie czas nieograniczony, możecie sobie chodzić po trasach jak chcecie. Nie ma jakby jednego kierunku wyznaczonego. Możecie zacząć z jednej strony, skończyć z drugiej, albo z drugiej zacząć i na odwrót. Robić przerwy, kiedy chcecie. Robić sobie przerwy, tak. Możecie sobie wziąć jakąś matę, jakieś jedzonko, jak ludzie tutaj robią. W sumie my też tak zrobiliśmy. No. I naprawdę to jest super. Zjeść konserwę turystyczną. Zjeść konserwę turystyczną. Wszyscy zadowoleni z konserwy. Nagrała to osoba, która... Znaczy pokazała konserwę turystyczną z zacieszem. Osoba, która nigdy nie jadła konserwy turystycznej. Bo śmierdzi kocim jedzeniem. Ja bym ją wykluczył z tego grona w ogóle. Macie, możemy zrobić tak, że niedługo spróbuję. Ogólnie. Ważna, bardzo ważna rzecz, o której trzeba... Kurwa, Jakuba Kłowicza! Jedzie jeszcze raz! Bardzo ważna rzecz. Nie no, ważne jest generalnie Się, możecie, no ale idźcie i ten. Ważne jest generalnie to, że jak się kupuje bilety, to kupuje się je godzinowo. Więc jak chcecie na przykład wejść o 10, to kupujecie bilet na 10 i od 10 do 11 macie czas, żeby wejść, nie? Jak kupujecie bilet na 11, to tak samo, tylko że od 11 do 12. Ważne jest, żeby się nie spóźnić, bo my dzisiaj mieliśmy lekki przypał z tym, bo pociąg stanął na trasie na jakieś pół godziny. Ale no pani Czeszka była bardzo zrozumiała, patrzyła tylko na zegarek. Tak. Powiedzieliśmy, że wlak i to załatwiło, ona, że wie. Dokładnie. Wlaki są poruchane. Poruszone. Tak. Bo oszukali, że hamulce się zepsuły, a później jechaliśmy jakąś inną trasą. No, w 1890 ten kamień był dużo, dużo większy, ale przez to, że turyści tutaj siadali w ogóle, to jakby się zmniejszył i... No wyślizgali go po prostu i erozja. I pomyśl, nawet kamień nie jest wieczny. Czyli takie zwiedzanie z... Głębokie. No nie? Przemyśleniami. Pan Deco Moreno. Paulo Coelho albo Deco Moreno, mój ulubiony autor. Dobra, jesteśmy więc na drodze, na, żeby zobaczyć takie dwie skały, kochankowie się nazywają. I z tego, co mówi ulotka, to są najbardziej znane skały w Atrzypaskim Skalnym Mieście. W sensie, że najbardziej znana formacja. I generalnie cała grupa skalna wynosi około 100 metrów. I między postacią kochanka i kochanki widać takie dosyć duże, szerokie okno, które ile ma? 10 metrów. I po raz pierwszy jakby tą skałę zdobyli jacyś tam alpiniści wspinacze Otto Dietrich, Wilhelm Fili, Otto Rülke w czerwcu 1823 roku. I całusek. No bo chodzi o to, że tak was ustawiliśmy. Tego fajnego masz do powiedzenia. Nie ma napisane o małej panoramie, jest mała panorama. Ale ładna. Małe. To dobrze, że podchodzisz coraz bliżej, ja ci nagrywam kark. Czemu dotknęłaś nosem w obiekty? Nie dotknęłam, tu dotknęłam. Dobrze. Zobacz, jak wydrążyła w skałę. Ten, w kamieniu. A gdzieś pewnie do góry sikają, to... Nie. Dobra. Jeszcze spróbujmy. Jedyne, czego nie udało nam się nagrać, to jest takie jeziorko obok Teplic, ale to jest problem w tym, że ono znajduje się tylko i wyłącznie za skałkami i za opłatą. Więc to jest jeden z problemów, a drugim problemem jest to, że do tego są niestety tak ogromne kolejki, że nie da się nawet... Tak, nie ma sensu tam po prostu wchodzić, bo by się czekało dłużej niż przejazd, a przejazd tam trwa pewnie z parę minut, więc lepiej jest po prostu przejść się dalej, zobaczyć co tu piękna fauna i flora ma do pokazania. Thank you.
Życie survivalowca. Dzień pierwszy. Zgubiliśmy się. Zostaliśmy sami na szlaku. Znaczy to już chyba nawet nie jest szlak. Musimy utrzymywać prowiant. Maciuś! Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, kurwa, woda się kończy. Pożywienia już nie ma z jakimś czarnym, kurwa, lekiem. Musimy znaleźć obozowisko. Zaraz będziemy musieli... ogień. Zaraz będziemy musieli zjeść któryś z nas. Ja biorę... No... No to bierzemy najpierw swoją nogę. Dziennik survivalowca. Dzień 15. Już zjedliśmy mariole. Dobry. Dalej potrafię usłyszeć głos w swojej głowie. Niestety nie wiem, ile dłużej tak przeżyjemy. Ale mam nadzieję, że w końcu znajdziemy drogę do domu. Dziennik survivalowca. Dzień 38. Czy żelka? Nie mamy już tu jedzenia. Ej, zajebiście te kalmary. Skąd ty masz tę kanapkę? Zrobiła sobie ze mnie. I teraz widzę. Dziennik survivalowca. Dzień 58. No co, nie wszystkie. Okej. Okay. Z Natalki pozostało nam tylko jabłko Adama. Kobiety nie mają. Ciągle słyszę jej głos w głowie, w mojej głowie. Natalka chyba była transwestytą. No. Maciek, zostaliśmy sami, musimy zagrać w kamień papiernożyce, kto je kogo. Maciek, nie mamy żelków, to są robaki, co ty mówisz? Nie jebali się, stary. Ty? O mój kurwa Boże! Żyjecie! Śnieg napadał. Aha. Na zamek. To kogo ja zjadłem? No powiem wam, że te teplickie skałki to... podobają mi się chyba nawet o wiele bardziej od tego Aderszpachu. Jak tak się tutaj przechadzam po tym lesie, mi się chyba w ogóle lasy tylko podobają. Te skałki to były... takie sobie. A tutaj jest naprawdę fajnie. Do teplic ja polecam każdemu. A na skałki to tylko jak ma się kardio powyżej 5000. Bo tam wchodzenie po tych schodkach to jest jakaś męczarnia. Jeszcze raz. Osła. Maciuś, musisz jeszcze raz zaśpiewać. Osła mi się. Idziemy na wycieczkę. Bierzemy mu siateczkę. A Misiu? Się posła. Nie zjebacie się, skończyliście mówić po kolei, byście być kurkiem, który mówi po kolei, no, co Michu mógł zrobić, no, a ja mówię nie, i Michu się posłał. No i chuj. No i chuj, zjebałyście, no to jest piosenki, wow. Tu kameluj, panie, to się kameluje, panie, tu proszę to pokazać, to proszę pokazać, panie, to jak Makłowicz. Tu się kameluje i tu Makłowicz był i tam gotował na górze. Na górze gotował. To jest Chorwacja. Damacja. Tak? Chorwacja. Chorwacja? No. Jo. Jo. I takim oto sposobem zakończyliśmy naszą dzisiejszą wycieczkę. No jeszcze nie do końca, bo jeszcze idziemy na piwer po zimne, jedzą na gorące. No dobrze, ale skończyliśmy chodzić po skałkach, po tym. Ogólnie teplice fajne, Aderszpach. Lepszy. Nie, to mi się bardziej tu podobało. Aha, mi się kładki bardziej podobały, ale skałki ogólnie lepsze są w Aderszpachu. To mi się tutaj podobało wszystko bardziej. Znaczy, bo ja na skałki nie patrzyłem aż tak, ale fajne były... No nie jesteście w kadrze w ogóle, wy tak idziecie gdzieś. Wiem, że nie jesteśmy w kadrze, bo ciężko jest iść z tobą w kadrze i patrzeć pod nogi jeszcze. No to trzeba tak, no. Inaczej ja nie wiem, jak wy sobie tego wyobrażacie. O, teraz jestem w kadrze. Teraz jesteś w kadrze. Natalka też by musiała być, ale jej nie ma. No, jestem w kadrze. Super. Czyli rozumiem, że wszystkim się podobało. Maciuś, a tobie? Ale to ja musisz się to... najbardziej cieszę. No. Ja się najbardziej cieszę, że mogę być tutaj z wami.
Dobra. I mogłem coś do was też powiedzieć i że byłem z nimi. Tak, i teraz idziemy na piwko i może coś jeszcze nagramy. Muszę pytać pana reżysera kina akcji tutaj. Ja nie, to ty jesteś reżyserem, ja tylko za operatora robię. A no to operatora się muszę zapytać. Dobrze, to możemy uciekać. Możemy uciekać. Do widzenia wszystkim. Do następnego. Pa. Pa.